strasznie dużo osób mi prezenty wysyła tutaj w Fordzie, co chwilę mam coś nowego. Ukończę wyścig albo gdzieś tam pojadę dalej, już mi się nowy prezent tu pojawia. Znowu Bugatti! Ile już mam tych Bugatti? Czekaj. O, Bugatti... bardzo dużo mam. Chodź tu Bugatti. O, no jest trochę tego. 1 700 000 kredytów kosztuje jedno Bugatti. Ja wypiłem całego szampana. Całego szampana? A ja wam powiem 0% z mojej strony. Nic nie miałem, żadnego alkoholu. Byłem kierowcą. Co wy na to? Ledwo co się zmieścił tutaj. Dziwnie się driftuje. Tutaj na Xboxie nie mam hamulca ręcznego. Nie mogę sobie przypisać. Jak próbuję, to się nie da. Naprawdę. Po prostu mi nie wykrywa, nie? I jak chcę sobie zarzucić autkiem, to muszę kopać ze sprzęgła. Powiem wam, że ten interfejs, tutaj jak jest lista graczy w konwoju, jest trochę dla mnie za duży, bo mi przysłania odrobinę widok za dużo. Na PC-cie można sobie wielkość interfejsu ustawić, jak się gra na Xboxie, to niestety nie. O, dawaj, i tu ręczny by się przydał, kurde. No przydałby się ten ręczny tutaj, żeby tak ładnie zakręcić. Niestety. Uciekaj ty, lisu! Co to był? Lis w ogóle, czy jakiś... No raczej nie niedźwiedź, ale... Jakieś takie coś dziwnego, nie? Ale się stęskniłem za driftowaniem, ludzie. A kto tutaj wziął coś innego niż JDM? Tu widzę Nissan, jest Mitsubishi, Supra. No to o co chodzi? Dobrze jest. Nie no, wszystko się zgadza. Co jest, ziombel? Jak japońskie, to będziemy musieli chyba driftować. Ale już dobrze, dobra chłopaki, wiecie co? Ja idę sobie do chatki, jadę sobie teraz do jakiejś najbliższej chatki. Jadę sobie stuningować furkę, znaczy tak, zrobię sobie jakieś tam może malowanie na szybko, takie nasze klubowe, zlotowe. I potem zrobimy sobie spotkanko, co? Ej, dajmy sobie tak czas, nie wiem, z pół godzinki teraz, żeby sobie zrobić fajne malowanko. No jak ja mam kierownicę po prawej stronie, to tym bardziej jest to auto produkowane na rynek japoński. A czy Nissan 350Z był produkowany do Stanów Zjednoczonych? Na pewno też! Czy nie? No jeśli się mylę, to możemy te zasady potraktować bardzo luźno i możemy brać po prostu japońskie samochody, no. A no teraz po prostu wybierzcie sobie jakieś fajne malowanka po prostu. Widziałem, że ktoś tam miał z Need for Speeda, Undergrounda malowanie. Ja sobie też wybiorę jakieś takie fajne. O, tu jest na przykład z Undergrounda dwójki, bardzo fajne. Wow. Nie, tutaj nie ma jakby rewelacji, ale jest zrobione ze smakiem, to mi się mega podoba. O, shit. Ej, bagażniku nie można otwierać? Zobaczcie jakie tutaj, co to jest? 350Z z tyłu, taka wielka, nie wiem co to jest, rozpórka? Spoko wygląda ta fura. Dobra, to mamy ogarnięte. Kto tutaj z konwoju wyszedł? 11 osób jest, to damy radę zrobić zlot, no nie? Nie chodzi o to, żeby się w kółko, wiesz, bez przerwy zapraszać. Dobra chłopaki, to co, robimy sobie zlocik JDM, to ja myślę, że najlepiej będzie zrobić to w mieście, co? Czekaj, bo gdzieś tutaj były takie góry fajne i tam był mega fajny. Byliśmy tam ostatnio zresztą. Taki widoczek jest gdzieś tu chyba. Gdzieś tu jest taki parking, byliśmy tam ostatnio, nie? Możemy tu pojechać, jest sporo zakrętów. Ja sobie zrobiłem auto driftowe, więc na pewno coś tam podriftuję, bo się stęskniłem za driftowaniem. To jest Lexus, którego muszę zrobić na drift koniecznie, chlebciu ma. Ale żeście kozackie fury wybierali. Supra MK5 się pojawiła, proszę bardzo. Czekaj, ja muszę wam też zrobić fotkę, bo to kozacko wygląda, akurat żeśmy się tak rozstawili. O, damn boy, patrz na to. Dobra, tu musimy sobie ustawić, muszę koniecznie zrobić tą fotkę, bo wygląda to świetnie. A czy możecie sobie driftować? Oczywiście! Ja was nagrywam, także jak chcecie, to się bawcie. Pewnie. Tutaj widzę, że fura do driftu to nie bardzo. Oskar ma coś takiego dziwnego, nie? Jak to wygląda, ziomek? Ale zabawa. No czekaj, my tu musimy gdzieś skręcić. Dobra, jedziemy tą drogą, nie będziemy przecież szutrami jechać, hello. Bo byśmy musieli jeszcze na mynię samochodową zajechać, żeby fury pomyć po takim, wiesz, po takich wertepach, nie? O, ten dym jest gęsty, co? Mega. Ale tak jak patrzę na tego Nissana, to od razu mi się kojarzy z driftem, wiecie? Nie wiem czemu, chyba przez to właśnie Tokyo Drift. Na milimetry go wywinąłem, kurde! A wiecie w ogóle, że w Tokyo Drifcie, w Szybkich i Wściekłych Tokyo Drift był Chrysler Crossfire. Mój samochód był w tym filmie. Ja było takie what, jak to zobaczyłem. Musiałem sobie aż przewinąć film, nie? Żeby się przyjrzeć. Powaga! Obejrzyjcie sobie, zwłaszcza pierwszą połowę filmu. Normalnie jest Chrysler Crossfire. Byłem porażony tym. Chyba w żadnym po tym filmie z Szybkich i Wściekłych się nie pojawi ten samochód, no ale wiecie, jest podjarka, nie? Zobaczyć swoje auto w filmie. Rzeźnia! Strasznie! Nice! O! Sorry ziomek, co ty miałeś tam za malowanie? Zilla? Godzilla, tak? Ej, to co to jest za ten samochód z tyłu tutaj? Pokaż go, ziombel. Na zlocie już, tam jest parking. Musimy... Szukajcie jakiegoś, jak będziemy tam gdzieś wyżej, to poszukajcie jakiegoś parkingu, gdzie będziemy mogli się spotkać. I tam się zaparkujcie. Tu jest zjazd, tu można sobie zjechać. Ło! Ło! Kolejny ty! Boże, uważajcie! Aha, wy chcecie tam się ustawić, ja myślałem... Dobra, ja się tu ustawiłem, żeby sobie zaparkować. A wy chcecie tam? Nie ma problemu, mogę wam tam zdjęcia porobić. Dobra, pokażcie swoje fury. O kurcze. Czekaj, tu się pojawiło coś ciekawego. Pojawił się, ja wiem, japoński Mustang albo coś takiego. Japoński Charger, o. To też chyba Nissan jakiś jest, no nie? A tutaj widzę, że podmianka była. To jest Skyline ten Mustang, tak? Dobrze, że Nissan, no. Przynajmniej tyle. Ale tu można fajne zdjęcie zrobić. Zaraz porobimy zdjęcie. Powybierali sobie malowania tutaj, takie typowo japońskie, bardzo ładnie. Muszę tą furę też zrobić na drift. Ona jest taka, no aż się prosi, żeby ją driftować, no nie? Aż się prosi. Tutaj 370. Ja gram teraz na tych ustawieniach 60 fps na Xboxie, więc ta grafika może wyglądać trochę lepiej, ale jest wystarczająco fajna, no nie? I tak jest lepsza niż w czwórce. Tutaj mamy Skyline'a? Ktoś mówi tutaj na czacie, że to jest Skyline. Jest napisane GTR, zobacz. Tak przód, nie? Jakby ktoś się nie znał, jak ja na przykład, by powiedział, że to Dodge Charger albo coś takiego. Tutaj mamy ZX czy coś takiego, już nie pamiętam, 300ZX chyba, czy ZX300. Też można często na polskich zlotach spotkać tą furkę. Bardzo fajny samochód. Tu mamy wyścigowe auto, takie poziomy torowe bardziej. Zobacz jak to wygląda, cały potłuczony. Ziomek, ja ci mogę naprawić samochód. Zrobię ci zdjęcie i przez tryb zdjęciowy ci naprawię. Ja zawsze sobie te uszkodzenia samochodu wyłączam, bo lubię mieć czyściutki samochód, bez żadnych uszkodzeń. Tutaj jest moja fura i zobaczcie jak ona się fajnie ubrudziła, no nie? Wygląda stylowo, wydaje mi się. Jak patrzę na ten samochód, z tym malowaniem i felgami i w ogóle z tym otoczeniem, to przypomina mi się Need for Speed Payback. Jakoś tak mam. Supra oczywiście, nie zabrakło Supry, Supra MK4. Tomek sobie przyjechał. I Subaru. Nie wiem, który to, czwarty rocznik? Chyba czwarty, 2004. Ziomek, jako fryzurka, nice. Stylowo, stylowo. No i mamy gwiazdę wieczoru, Terror Mech przyjechał sobie w 350. Już sobie widać, że furę umył, prosto z myjni do nas przyjechał. Zobaczcie na to, jest doskonale. Idealny kolor tak w ogóle. Wygląda 1 do 1 z Undergrounda 2, no nie? Ten kolorek. Malowanie to nie wiem, bo aż tak dobrze się nie przyjrzałem. Ale wiecie co, w tych grach to malowanie jeszcze lepiej zostało odzorowane niż w Undergroundzie 2. Ostatnimi czasy grałem w Undergrounda 2 i powiem wam, że tam wszystko jest rozpikselowane. Tragedia. No i Subaru 22B. Subaru to taka rajdówka, jest zrobiony na rajdówkę. Zobaczcie, dodatkowe reflektory z przodu. Odpowiednio ubrudzony. Elegancko. Dobra, robię wam fotę. Wygląda to kozacko. Tu miałem jedną furkę naprawić. O, już naprawiłem sobie, fajnie. Dobrze. Komuś mogę furkę umyć, temu mogę furkę umyć. Pyk, proszę bardzo, umyta, nie ma za co. Tu możemy furkę umyć. O, zobacz jak się świeci, pięknie. Ale się super ustawiliście, zobaczcie, w takim półkolu. Prawie że ładnie jest. Moje furki chyba nie myję, czy myję? Suprę umyjemy do zdjęcia. Subaru by pasowało brudne, no nie? Rajdówkę. Ten chyba umyty. O, nie to chciałem. Hops. I umyłem. Umyłem wam wszystkie samochody. Ciekawe, czy to, jak ja wam myję te samochody, to czy to u was też widać. Potem można w Photoshopie zrobić, żeby to drzewko było czerwone czy coś, no nie? I zrobić taką stylizację. O, ale to wygląda, ziomek. Można zrobić takie, nie? Że będzie, wiesz... Wszystkie drzewka będą czerwone. Ja spróbuję coś takiego zrobić w Photoshopie czy gdzieś. Tak, ręczny noski dalej nie działa niestety. Nie da się go przypisać tutaj na Xboxie. Jak gram, próbowałem nawet dzisiaj. No i niestety jest dziwnie. Aha, bo to jest pad, dobra, nieważne. Tu nawet nie wykrywa moje kierki. Bo mam tak tylko. Ale force feedback działa całkiem nieźle, nie? No nie działa niestety. Szkoda, ale jakoś się nawet driftuje bez tego hamulca ręcznego. Jakoś tam sprzęgłem pokopię i działa. Jedziemy kawałek dalej, szukać miejsca do driftu. Ja jeszcze pila nie odebrałem sobie, muszę go odebrać. Tu jest jeszcze taka zatoczka, żeby się spotkać czy coś. O, wyleciałem. Kurczę, gdzie ten ręczny, ale mi brakuje. 50 zł donate nie słyszałem. Dziękuję bardzo, donatecik. Dziękuję. Wyleciałem! Dziękuję, dziękuję bardzo za najcik. Nie widziałem, bo się skupiłem na jeździe. Chodźmy sobie na jakiś zakręt. Ja wam porobię zdjęcia podczas driftowania, co wy na to? Jakiś taki zakręcik sobie znajdziemy. Ja się ustawię gdzieś tam z boku autem i będziecie sobie latać. Tutaj jest jakaś strefa driftowa. O, i tu jest zakręt, widzicie ten tutaj co jest przy mnie? Patrz, patrz na to. Ale żebym złapał nieświadomie nawet. Jak myślicie, co się stanie za moment? Tutaj podczas tej jazdy. Może też zrobić takie foto, że niby jakiś ziomek sobie stoi przy swoim aucie i robi foto, wiesz, tak jakby z telefonu, nie? Można zrobić takie stylizowane. Tutaj się porozbijali. Kurczę, samochód zrujnowany. Tomek z tą rejestracją jest. Lepiej by wyglądało bez tej rejestracji, no bo ta rejestracja jest taka, no, z niskiej rozdzielczości, no nie? Dzisiaj jestem fotografem. Za jasno chyba będzie. Teraz ja lecę na ten zakręt. Coście to za samochody dzisiaj? A nie, to nie od nas jakiś ziomek tutaj. Jakiś Dolan. Dolan ogarnął, że jest zlot i wiesz, i się tutaj wrąbał na Krzysia. Fajny w ogóle ten. No, ta strefa driftowa tutaj jest. Ja sobie też tu driftnę, a co? Zawrócę sobie zaraz. Taki ładny lasek jest. Zderzymy się? A nie, to nie od nas był ziomek. O, ten zakręt jaki kozacki jest. O kurczę, dzięki ziomek, że zjechałeś, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy byłbym w stanie cię ominąć. Ej, ale fajna strefa driftowa, wow. Ja tu mało, ja chyba tutaj raz przeleciałem i tyle, a tu jest bardzo ładnie. Jak ja dawno nie widziałem kierownicy. No, ja w sumie też się stęskniłem za kierką, wiesz? Zwłaszcza za driftowankiem, on jest bardzo fajny. Leciałem. Ale fajna jest ta strefa, ona jest króciutka, ale spoko, żeby ją wymasterować. Dzięki chłopaki za zloci. Bardzo fajnie, że wpadliście. O, się stęskniłem za tym latankiem, kurde. Jeszcze na tej mapce jest tak dużo miejsc, gdzie można sobie, wiesz, o, wylecę, gdzie można się poślizgać. Mega fajnie. O, spadnę. Gdzie ja jestem? Jestem w powietrzu chyba. Zaparkowałem. Dobra, spadam. O, o kurde ty, muszę się zresetować. O. Czemu mnie na ulicę nie pojawiło? Ty, ale jakoś wyjechałem, jest dobrze. Tu jest mega miejscówka do latanka. Ja pierniczę, jeszcze tak w górach, no nie? Super. O, dobra, ja mam drzwi do wymiany tylko, poczekajcie, zaraz przyjdę z powrotem. same się skleiliśmy. Wjechałem ziomeczka, przepraszam. Fajna jest ta miejscówka, będę sobie tutaj furki robił do driftu. Tu jest jeszcze taki zawijaz, to jest, mam nadzieję, asfaltowany. Czy shooter. Tutaj. Co to jest? To jest kostka chyba jakaś, albo jakieś kocie łby takie. Strasznie mi się tu kierownica trzęsie. O Jezu, co to tutaj tak? Na zamku jeszcze można się spotkać. Czy co to jest? Jakaś forteca, nie? O! O! Na ile dymu! Oh shit! Ja zrobię poradnik na YouTubie, ale teraz bota nie włączyłem na tego streama. Bot, jak ktoś się pytał, jak dołączyć na zlot, to tam odpowiadał automatycznie. Wrzucał linki do Discorda i tak dalej, i tak dalej. Bo tam wszystko na Discordzie jest wytłumaczone, to znaczy ci co byli na poprzednich tam streamach i oglądali odcinki ze zlotów, to kojarzą o co chodzi. A to jest dlatego tak zagmatwane, żeby łatwo można było wyrzucać osoby, które wiesz, będą robić jakieś burdy na zlotach, no nie? Żeby to było w miarę fajnie. Ale ja zrobię poradnik na YouTubie. Wiesz, bo mi tak trochę chodzi też o to, żeby za dużo osób tutaj nie dołączało na te zloty. Bo jak jest tak mniej osób, to jest bardzo, bardzo spoko. Mało osób męczy na czacie właśnie o to, że nie dołącza, że nie wie jak dołączyć i tak dalej. Więc mi jest wygodnie po prostu robić te streamy tutaj dla kilku osób. I robimy sobie taki kameralny, fajny zlocik, no nie? To jest głupie, bo każdy streamer chce przeważnie, kurde, żeby było jak najwięcej osób, no nie? A zloty ja lubię właśnie robić w kilka osób, jest tak wtedy kameralnie, tak wbijają te osoby, które faktycznie chcą, potrafią, jest tak wtedy przyjemnie. A jak dam na YouTubie info o tym, jak to się robi i tak dalej, to jest, no jest trochę kurde, potem jest rozpierducha na czacie i wiesz, jak każdemu nie odpowiem w jaki sposób to robić, no to niestety, ale powiedzą, że jestem debilem, bo nie odpowiadam, albo jestem taki czy sraki. Wiesz, mi jest wtedy trochę źle z tym, że nie odpowiedziałem, a z drugiej strony no nie mogę sobie dać wejść na głowę, nie? Więc takim kanałem, gdzie informuję o tych zlotach, jest po prostu Discord u mnie. Jest Discord od tego, jak ktoś chce faktycznie dołączyć na te zloty, no to musi założyć konto na Discordzie i na Discorda dołączyć, nie? A czekaj, wokół choinki nie dam rady tutaj. Ja się porozbijamy, więc... Patrzcie, to jest dobre. Jaka wielka choinka! Ogromna! Ile uczyłem się driftować na kierce? No trochę mi zeszło, wiesz? To jest na początku takie trudne dosyć do ogarnięcia. O, ale lipa. Kurde, zajeżdżają drogę, to chciałem spróbować jakoś polatać. Oh my god. I tak jest, nie? Że tutaj sobie patrzycie, o ziomek fajnie driftuje we Fordzie. Ja sobie też kupię kierownicę i sobie tak polatam, bo pewnie jest to fajne. Wbijacie z kierownicą, już podłączacie sobie, nie? O ile wam działa. A tu nagle... Co jest kuźwa? O co w tym chodzi, nie? Jakoś totalnie nieintuicyjnie się driftuje. To jest prawda. Się totalnie nieintuicyjnie driftuje tutaj. Nie da rady tego ogarnąć. Na początku, nie wiadomo o co chodzi, nie? Trzeba to po prostu wyczuć. I mi to zajęło, ja wiem, 2 lata. A i tak widzicie, że nie latam idealnie, nie? Chciałem się tu jeszcze zmieścić przez zakręt. Nie pykło. Fajny jest ten Nissan, podoba mi się. Tu co jest? Tu jest shooter? Co to tutaj? Shooter to nie. Do shooteru to trzeba mieć jakąś furę tą rajdową czy coś, no nie? Co to tu przyjechało? Co to za Transformers? Co ty tu ziomek masz? A ja sobie muszę taką furtkę stuningować. What the fuck? Co jest? Pokaż mi to. To do ciuda. Oh damn. Ja sobie muszę zrobić tą furtkę.